Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 161. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 104, wersety od 13 do 23. Z Twoich komnat nawadniasz góry, aby owocem Twych dzieł nasycić ziemię. Każesz rosnąć trawie dla bydła i roślinom, by człowiekowi służyły, aby z roli dobywał chleb i wino, co rozwesela serce ludzkie, oliwę, co rozpogadza twarze i chleb, co krzepi ludzkie serce. Drzewa pana mają wody dosyta, cedry Libanu, które zasadził. Tam ptactwo zakłada gniazda, na cyprysach są domy bocianów, wysokie góry dla kozic. A skały są kryjówką dla góralków. Tyś stworzył księżyc, aby czas wskazywał. Słońce poznało swój zachód. Mrok sprowadzasz i noc nastaje. W niej krąży wszelki zwierz leśny. Lwiątka ryczą za łupem, domagają się żeru od Boga. Gdy słońce wzejdzie, wracają i kładą się w swych legowiskach. Człowiek wychodzi do swojej pracy. Do trudu swojego aż do wieczora. W rozdziałach od 10 do 12 drugiej księgi kronik opisane są wydarzenia po śmierci Salomona, kiedy to jego syn Roboam odrzuca rady starszych i decyduje się na surowe rządy, co prowadzi do rozłamu królestwa i powstania dwóch odrębnych państw Judy i Izraela. Roboam udał się do Sychem, bo w Sychem zebrał się cały Izrael, aby go ustanowić królem. Usłyszał o tym Jeroboam, syn Nebata, a przebywał on w Egipcie, dokąd uciekł przed królem Salomonem i wrócił z Egiptu. Posłano więc po niego i wezwano go. Kiedy przybył Jeroboam i cały Izrael, wtedy przemówił do Roboama tymi słowami: Twój ojciec obarczył nas jarzmem. Ty zaś teraz ulżyj nam w okrutnej pańszczyźnie u twego ojca i w tym ciężkim jarzmie, który na nas włożył, a my ci za to będziemy służyć. Na to im odpowiedział: idźcie na trzy dni, a potem przyjdźcie do mnie z powrotem. Wobec tego lud się rozszedł. A król Roboam zasięgnął rady starszych, którzy stanowili otoczenie jego ojca Salomona za jego życia, mówiąc: Jak mi radzicie odpowiedzieć temu ludowi? Oni zaś tak do niego przemówili: Jeśli będziesz dla tego ludu dobry i okażesz im życzliwość, a przemówisz do nich łagodnymi słowami, to będą ci sługami na całe życie. Ale on zaniechał rady, którą mu dawali starsi natomiast zasięgnął rady młodzieńców, którzy razem z nimi wzrastali i stanowili jego otoczenie rzekł do nich: Co wy radzicie odpowiedzieć temu ludowi, który przemawiał do mnie takimi słowami? Ulżyj nam w jarzmie, które włożył na nas Twój Ojciec. Młodzieńcy, zaś, którzy razem z Nim wzrastali, przemówili do Niego tak. Temu ludowi, który przemawiał do Ciebie, mówiąc: Twój Ojciec nałożył na nas jarzmo, Ty zaś ulżyj nam w tym jarzmie odpowiesz: Mój mały palec jest grubszy niż biodra mego Ojca, gdyż dotąd Mój Ojciec nałożył na Was jarzmo ciężkie, a ja dołożę do Waszego jarzma. Mój Ojciec karcił Was biczami. Ja zaś będę was skarcił biczami z cierni. Trzeciego dnia, tak jak powiedział król w słowach Wróćcie do mnie trzeciego dnia, przyszedł Jeroboam i cały lud do Roboama. A wtedy król dał ludowi surową odpowiedź, gdyż nie poszedł za radą, którą dawali starsi. Przemówił więc do nich tak, jak radzili młodzieńcy. Mój ojciec obciążył was jarzmem, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę was karcił biczami z cierni. Król więc nie wysłuchał ludu, a stało się to z woli Bożej, aby pan spełnił swą groźbę, którą wypowiedział do Jeroboama syna Nebata przez achiasza z Shilo. Kiedy cały Izrael zobaczył, że król go nie wysłuchał, wtedy lud tak odrzekł królowi: Cóż za wspólny dział mamy z Dawidem. Wszak nie mamy dziedzictwa z synem Jessego. Każdy do swego namiotu Izraelu. Teraz, Dawidzie, pilnuj swego domu. I rzeczywiście Izrael poszedł do swoich namiotów, a Roboam panował tylko nad tymi Izraelitami, którzy mieszkali w miastach Judy. Gdy zaś król Roboam wysłał Hadorama, który był nadzorcą robotników pracujących przymusowo, Izraelici ukamienowali go tak, iż umarł. Wobec tego król Roboam pośpiesznie wsiadł na Rydwan i uciekł do Jerozolimy. Tak więc Izrael odpadł od rodu Dawida aż po dzień dzisiejszy. Roboam, przybywszy do Jerozolimy, zebrał potomków Judy i Beniamina, to jest 180 tysięcy wyborowych wojowników, aby wszcząć wojnę z Izraelem o przywrócenie władzy królewskiej Roboamowi. Wówczas Pan skierował słowo do Szemajasza, męża Bożego. Powiedz królowi judzkiemu, Roboamowi, synowi Salomona, i całemu Izraelowi w Judzie i Beniaminie. Tak mówi Pan: Nie wyruszajcie do walki z waszymi braćmi. Niech każdy wróci do swego domu, bo przeze mnie zostało zrządzone to, co się stało. Posłuchali rozkazu pańskiego i zawrócili z drogi przeciw Jeroboamowi. Roboam osiadł w Jerozolimie i wybudował miasta warowne w Judzie. Odbudował także Betlejem, Etam, Tekoła, Bethsur Soko, Adullam, Gat, Maresze, Ziv, Adoraim, Lakisz, Azeke, Sorea, Aialon, Hebron. Były to miasta warowne w Judzie i Beniaminie. Wzmocniwszy twierdzę, dał im dowódców oraz zapasy żywności, oliwy i wina. W każdym takim mieście złożył tarcze i dzidy oraz bardzo je umocnił. Należały do niego tylko Juda i Beniamin. Kapłani i lewici, którzy znajdowali się w całym Izraelu, garnęli się do niego ze wszystkich stron. Lewici opuszczali swoje pastwiska i posiadłości, a szli do Judy, do Jerozolimy, ponieważ Jeroboam wraz z synami odsunął ich od kapłaństwa pańskiego. Sam sobie ustanawiał kapłanów na wyżynach dla czczenia kozłów i cielców, które sporządził. Przybywali więc do Jerozolimy za Lewitami ze wszystkich pokoleń izraelskich ci, którzy oddawali swe serce szukaniu Pana, Boga Izraela, aby składać ofiary Panu, Bogu swych ojców. Przez trzy lata wzmocnili oni królestwo judzkie i wspierali Roboama, syna Salomona, albowiem przez trzy lata postępowali drogą Dawida i Salomona. Potem wziął sobie Roboam za żonę Mahalat, córkę Jerimota, syna Dawida, i Abichail, córkę Eliaba, syna Jessego. Urodziła mu ona synów Jeusza, Szemariasza i Zachama. Po niej pojął Maakę, córkę Absaloma. Urodziła mu ona Abiasza i Attaja, Zize i Szelomita. Ze wszystkich zaś swoich żon i nałożnic, miał bowiem osiemnaście żon i sześćdziesiąt nałożnic, Roboam najbardziej ukochał Maakę, córkę Absaloma. Łącznie był on ojcem dwudziestu ośmiu synów i sześćdziesięciu córek. Na czele postawił Roboam syna Maaki, Abiasza, aby przewodził swoim braciom, jego bowiem zamierzał ustanowić królem. Następnie postąpił roztropnie, ponieważ rozesłał wszystkich swoich synów po ziemi Judy i Benjamina do wszystkich warownych miast. Dał im wówczas mnóstwo żywności. I postarał się dla nich o wiele żon. Gdy się utwierdziło i umocniło panowanie Roboama, porzucił on prawo pańskie, a z Nim cały Izrael. W piątym roku panowania króla Roboama nadciągnął sziszak, król egipski przeciw Jerozolimie, albowiem okazali niewierność wobec Pana. Nadciągnął z tysiącem dwustu rydwanami i z sześćdziesięciu tysiącami jeźdźców oraz niezliczonym tłumem ludzi, którzy z nim wyszli z Egiptu z Libijczykami, Sukijczykami i Kuszytami. I zdobył on warowne miasta Judy i doszedł aż do Jerozolimy. Wtedy to prorok Szemajasz udał się do Roboama i książąt judzkich, którzy się wycofali przed Sziszakiem do Jerozolimy i rzekł im Tak mówi Pan, Wy mnie opuściliście i ja także Was opuszczam, oddając w ręce Sziszaka. Upokorzyli się wtedy książęta Izraela wraz z królem i rzekli Sprawiedliwy jest Pan. Widząc ich pokorę, Pan skierował te słowa do Szemajasza. Ponieważ upokorzyli się, nie zniszczę ich, a ześlę niebawem ocalenie i mego gniewu nie wyleje na Jerozolimę za pośrednictwem Sziszaka. Staną się jednak jego sługami, aby poznali różnicę między służbą u mnie a służbą królestwom innym ziem. Nadciągnął więc król egipski Sziszak przeciw Jerozolimie, i zabrał kosztowności domu pańskiego oraz kosztowności pałacu królewskiego. Wszystko to zabrał. Zabrał również złote tarcze, które sporządził Salomon. Wobec tego król Roboam zamiast nich sporządził tarcze z brązu i powierzył je dowódcom straży pilnującej wejścia do pałacu królewskiego. Odtąd, za każdym razem, kiedy król wchodził do świątyni pańskiej, wchodziła straż, wnosiła je, a potem odnosiła do zbrojowni straży. Gdy król się upokorzył, odwrócił się od niego gniew Pana i nie zniszczył go całkowicie. Zresztą i w Judzie były rzeczy dobre. Umocnił się więc król Roboam w Jerozolimie i panował. Kiedy został królem miał lat czterdzieści jeden, a siedemnaście lat panował w Jerozolimie, w mieście, które wybrał Pan ze wszystkich pokoleń izraelskich, aby tam umieścić swe imię. Jego matka, Ammonitka, miała na imię Naama. Jednakże postępował źle, albowiem nie skłonił swego serca, aby szukać pana. A czyż dzieje Roboama, od pierwszych do ostatnich, nie są opisane w kronikach proroka Szemajasza i widzącego Iddo w porządku rodowodu? Walki zaś Roboama z Jeroboamem trwały przez cały czas. Potem spoczął Roboam ze swoimi przodkami, i został pochowany w mieście Dawidowym, a syn jego abiasz został w jego miejsce królem. Rozdział 13 pierwszego listu Świętego Pawła apostoła do Koryntian jest jednym z najbardziej znanych fragmentów biblijnych, a przy tym zachwyca swoim pięknem. Przeczytajmy Pawłowy hymn o miłości. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją... A ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, choć zniknie dar języków i choć wiedzy już nie stanie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Największa z nich jednak jest miłość. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.